Hejka, z tej strony Kasia Skrzynecka i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Indeks w Kieszeni. I dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z racji tego, że wiele osób zastanawia się nad tą uczelnią, ale nie do końca jasne jest dla nich, jak wygląda studiowanie na SGH-u, także o tym ode mnie dzisiaj usłyszycie. Z pewnością wiele rzeczy tutaj odróżnia się od innych uczelni, dlatego ja dzisiaj właśnie opowiadam trochę, jak dostać się na SGH, następnie jakie są możliwe kierunki, jakie są przedmioty, jakie są w ogóle wymiany, programy międzynarodowe, też o tym, jak wygląda układanie planu zajęć, bo plan zajęć układamy sobie sami, w sensie studenci sobie sami wybierają, jakie przedmioty chcą zrealizować, jest pewien wybór, także po wszystkich tych tematach Was przeprowadzę i postaram się wszystko w miarę dokładnie wyjaśnić. Więc jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda życie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do oglądania. A żeby dostać się na SGH, należy podejść do 3 matur rozszerzonych, jednej podstawowej i testu wiedzy o przedsiębiorczości. W tym roku on się odbył, no z racji tego, że już rekrutacja właściwie trwa i teraz będzie co najwyżej donoszenie dokumentów. Także myślę, że te informacje będą bardzo przydatne dla osób, które będą w przyszłości i chciały się wybrać na tą uczelnię. Także z tych 3 matur rozszerzonych, pierwsza to do wyboru była matematyka albo fizyka. Jako drugi przedmiot to była fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, ekonomia albo informatyka. Muszę się tutaj wspomóc, bo nie pamiętam tego wszystkiego. Trzecia matura rozszerzona to była matura z języka, czyli angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski albo rosyjski. A przedmiot na podstawie to był po prostu drugi język na podstawie. No i dodatkowo jest test wiedzy o przedsiębiorczości, o którym chwilę temu wspominałam. Odbywa się on w konkretnym terminie, no, podczas którego trzeba się pojawić i obszar i ten test napisać, gdyż jest za niego do zdobycia aż 100 punktów, czyli tyle samo co za inne matury rozszerzone, a za podstawę z języka to są 33 punkty rekrutacyjne. Także łącznie do zdobycia są 433 punkty rekrutacyjne. A żeby jak najlepiej wypaść na teście wiedzy o przedsiębiorczości, należy się do niego odpowiednio przygotować i tutaj Was przekierowuję do kursów z Edufaktory, gdyż przygotowują one po prostu konkretnie do tego kursu. Są tam opcje i zdalne, i również do nauki na miejscu. Także w opisie dam Wam linka do stronki dla osób, które w przyszłości byłyby zainteresowane rekrutowaniem się na SGH. A z racji tego, że jest to aż 100 punktów, to naprawdę jest o co powalczyć. Jednakże jest też drugi sposób dostania się na Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Taki no dużo mniej stresujący, czy się dostaniecie, bo po prostu wchodzicie na uczelnię z maksem punktów rekrutacyjnych i mówię tutaj o olimpiadach. Najbardziej popularną olimpiadą jest chyba Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiada Przedsiębiorczości. Z tych olimpiad najwięcej osób zdecydowanie wybiera się na Szkołę Główną Handlową w Warszawie, ale także olimpiady z innych przedmiotów, z których no, dostaje się punkty w rekrutacji, także można dostać się spokojnie na SGH, ale wtedy trzeba napisać test wiedzy o przedsiębiorczości. Z testu WOP, czyli wiedzy o przedsiębiorczości, zwolnione są osoby, które uzyskały tytuł laureata, ale tylko pierwszych 6 miejsc z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a w przypadku Olimpiady Przedsiębiorczości wszyscy laureaci i finaliści mają od razu maksa punktów rekrutacyjnych i są oni zwolnieni z tego testu. Jeżeli zastanawiacie się nad wybraniem SGH w przyszłości, to naprawdę polecam zrobienie olimpiady, gdyż pierwsze w moim przypadku, przy mojej rekrutacji, to było 100, bodajże 80 osób wchodziło z maksem punktów rekrutacyjnych właśnie za olimpiady. W tym roku, co ja się rekrutowałam, nie było testów WOB, więc naprawdę no, bardzo dużo osób wchodziło po prostu z maksymalną liczbą punktów na uczelni, a to się następnie wiąże z tym, że przez cały rok, pierwszy rok otrzymuje się stypendium rektora. To są po prostu pieniądze, które co miesiąc Wam przychodzą na konto za osiągnięcia uzyskane w szkole ponadpodstawowej, a dodatkowo macie też pierwszeństwo w wyborze przedmiotów, bo osoby, które mają więcej punktów rekrutacyjnych przez pierwsze 2 semestry, po prostu mają pierwszeństwo do tego, co sobie wybiorą w liście preferencji przy wyborze przedmiotów. Więc zrobienie olimpiady naprawdę bardzo się przydaje i wtedy się nie stresuje, czy zabraknie jednego punkta, czy nie zabraknie jednego punkta, żeby się dostać, bo po prostu, no, ma się tego maksa. Także tutaj Was też przekierowuję do stronki, tym razem Indeksu w Kieszeni, i do zapoznania się z ofertą kursów. I też taka ciekawostka, że 50% uczestników finału z olimpiad tych
ekonomicznych przedsiębiorczości, to są właśnie uczestnicy i wychowankowie indeksu w kieszeni. Więc to pokazuje, że te kursy są naprawdę bardzo dobre i z nimi przygotujecie się do olimpiady i będziecie mogli osiągnąć wielki sukces. To teraz przejdę do opowiedzenia Wam o kierunkach i tutaj są takie trzy najczęściej wybierane, czyli finanse i rachunkowość, czyli FIR, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, czyli MIESY, i to jest mój kierunek. No i trzecim najbardziej wybieranym kierunkiem jest Global, czyli globalny biznes, finanse i zarządzanie. No i jeszcze dwa kierunki są, które są dużo rzadziej wybierane i nawet potrafią się nie otworzyć, bo jest za mało chętnych. W zeszłym roku bodajże ekonomia się nie otworzyła, bo było właśnie zbyt mało chętnych osób, ale nie wiem, jak końcowo to się rozwiązało. Także właśnie jest ekonomia i jeszcze zarządzanie. Po prostu czyste zarządzanie. Bardzo fajne jest to, że w momencie, kiedy idzie się na SGH, to nie trzeba wiedzieć od razu, na jaki kierunek chce się pójść, gdyż wybiera się kierunek dopiero podczas drugiego semestru edukacji, więc jest jeszcze troszeczkę czasu na przemyślenie, no, w którą stronę chciałoby się pójść. A jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu podczas pierwszych trzech semestrów według planu studiów, bo można przedmioty wyrabiać szybciej, ale to Wam jeszcze potem o tym wspomnę, to po prostu przez pierwsze te trzy semestry wyrabia się przedmioty z kategorii przedmioty ogólne. Czyli to są przedmioty, które każdy musi zrealizować. Wśród nich znajduje się na przykład mikro, makro, ekonomia, część pierwsza i druga, finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing, statystyka i wiele, wiele innych przedmiotów. Studia na SGH dzielą się na stacjonarne, czyli dzienne, a następnie popołudniowe i weekendowe. I popołudniowe i weekendowe są płatne. Są też możliwe studia w języku angielskim i one są również płatne za semestr. Nie powiem Wam, jakie są to kwoty, bo po prostu się nie orientuję, ale to jest wszystko do sprawdzenia na stronie. Ale czasami nie warto jest iść na studia po angielsku, z racji tego, że wiele przedmiotów w trakcie studiów można po prostu wybrać za darmo po angielsku. Więc po prostu zapisujecie się na przedmiot po angielsku, no i dzięki temu możecie rozwijać swoje kompetencje językowe. Jednakże kompetencje językowe rozwija się głównie podczas lektoratów i trwają one przez aż 4 semestry, które kończą się potem egzaminem, który składa się z części pisemnej i z części ustnej. I przez te 4 semestry trzeba zrobić dwa języki. Język pierwszy i język drugi. I każdego języka są 3 godziny w tygodniu, czyli 2 zajęcia po 1,5 godziny i lektoraty odbywają się w konkretnej jednej porze. I na pierwszym roku były to wtorki i piątki od godziny 8 rano do 11.20, wliczając przerwę. Właśnie wtedy były te 2 lektoraty, a na drugim roku to były poniedziałki i czwartki od godziny 9.50 do 13.10. Więc akurat to jest niezmienna część i na pewno idąc na pierwszy rok będziecie mieli te lektoraty wszyscy na roku w jednym terminie. Jeżeli chodzi o przedmioty, to są 4 kategorie i w każdej z nich trzeba zrobić konkretną liczbę punktów ECTS, ażeby móc ukończyć studia. O punktach ECTS opowiadałam ostatnio z Anią, kiedy nagrywałyśmy filmik o porównaniu uczelni publicznej i prywatnej, ale generalnie są to punkty, które pozwalają na łatwe przeliczanie jakby ocen w momencie, kiedy chcecie się przenieść na inną uczelnię, na przykład na program Erasmus+. Jest to europejski system transferu punktów i po prostu to się przekłada na to, że w momencie, kiedy jakiś przedmiot ma więcej ECTS-ów, to jakby ta ocena potem ma większą wagę w średniej z Waszych studiów, jeżeli ta średnia jest ważona właśnie punktami ECTS. A na SGH tak właśnie się to odbywa i na przykład przedmioty typu matematyka mają 8 punktów ECTS, statystyka 7, czyli trzeba też na nie poświęcić więcej czasu, więcej one czasu zajmują, ażeby ukończyć dany kurs. Aczkolwiek na innych uczelniach nie zawsze tak bardzo na to się zwraca uwagę, bo po prostu wszystkie przedmioty mają po dokładnie tyle samo punktów i nie jest to tak zróżnicowane jak właśnie na SGH. ECTS też przekładają się na SGH na to, ile potem trzeba będzie zapłacić za ewentualną
poprawkę, gdyż w momencie, kiedy jakiegoś przedmiotu się nie zda i trzeba go poprawiać, to potem za jeden punkt ECTS płaci się 150 zł, ażeby móc przystąpić do przedmiotu jeszcze raz. Czyli za taką matematykę, jeżeli jej nie zdacie, musicie zapłacić aż 1200 zł. Także jeżeli jest tych punktów 180 do zdobycia w trakcie całych studiów, no to na semestr przypada 30 punktów ECTS, które trzeba wyrobić. I po każdym ukończonym semestrze trzeba mieć wyrobionych tyle ECTS-ów, ile jakby semestru było, czyli po pierwszym semestrze trzeba mieć 30 punktów minimum, po drugim 60, po trzecim 90 i tak dalej. No i jak wcześniej wspominałam, punkty ECTS można wyrabiać szybciej. Jest ograniczenie, że w ciągu jednego semestru można zrealizować ich maksymalnie 60, ale jest to prawie że niemożliwe, bo no nie ułoży się raczej takiego planu. Plusem przy wyrabianiu przedmiotów szybciej jest to, że w momencie, kiedy jedzie się na wymianę, nie musicie potem przedłużać studiów, ażeby no zrealizować wszystkie wymagane przedmioty, bo po prostu możecie zrobić to szybciej i jadąc na wymianę nie musicie się tym już martwić. Ja jestem teraz w takiej sytuacji, że jadąc na Erasmusa od kolejnego semestru do Portugalii, to właściwie mam już prawie studia związane z moim kierunkiem skończone. Zostało mi teraz tylko parę ECTS-ów do wyrabienia z kategorii przedmioty konkursowe. Aha, właśnie, jeszcze miałam wspomnieć o tych pozostałych trzech kategoriach. Także są jeszcze punkty ECTS w kategorii przedmioty kierunkowe, następnie przedmioty związane z kierunkiem, no i właśnie te przedmioty konkursowe. Także ja teraz sobie te punkty z Erasmusa przepiszę jako na SGH, jako punkty z kategorii przedmioty konkursowe, bo do przedmiotów konkursowych chodzi właściwie cokolwiek, co Wam się żywnie podoba. Czyli możecie tutaj zrealizować przedmioty z innych kierunków, albo po prostu właśnie na wymianie międzynarodowej. I jeżeli chodzi o punkty w kategorii przedmioty kierunkowe, trzeba zrealizować 42 ECTS-y, a w tej kategorii przedmioty do wyboru jest do zdobycia 29 punktów, z czego 15 musi być wybranych z listy związanych z kierunkiem. Ale akurat tym się przejmować nie musicie, bo lista przedmiotów związanych z kierunkiem jest naprawdę bardzo rozległa i można wybrać coś pod swoje preferencje, ale oczywiście są przedmioty, które naprawdę trzeba zrealizować, na przykład u mnie, no ciężkie byłoby studiowanie bez zrobienia przedmiotu typu analiza matematyczna czy algebra. Także tak szybko podsumowując, każdy musi wyrobić przedmioty z tych ogólnych, następnie z kierunkowych, związanych z kierunkiem, no i część przedmioty konkursowe, czyli to, co się żywnie podoba. Dodatkowo jeszcze są punkty ECTS do zdobycia za lektoraty i tutaj łącznie jest ich do zdobycia aż 10,5 za każdy jeden język w trakcie całych studiów, czyli 21 punktów łącznie. Też trzeba zrobić w trakcie dwóch semestrów wychowanie fizyczne, ale można wychowanie fizyczne zaliczyć na przykład chórem czy zespołem pieśni i tańca. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam Wam teraz o przedmiotach, było w miarę zrozumiałe, bo jest to troszeczkę zagmatwane. No a teraz przejdę do omówienia tego, jak wybiera się plan zajęć. Plan zajęć układa się w kilku etapach. Na początku zgłasza się swoje preferencje, czyli po prostu wybiera się, jakiego prowadzącego chce się mieć danego przedmiotu, no i też wiadomo, jaki przedmiot. I w momencie, kiedy bardzo dużo chętnych jest do danego prowadzącego, to pierwszeństwo mają osoby, które miały podczas pierwszego roku najwięcej punktów rekrutacyjnych, a w drugim roku to się zmienia, bo brana jest pod uwagę wtedy średnia ocen, no a nie punkty rekrutacyjne. Na trzecim roku jest tak samo, czyli osoby, które miały wyższą średnią, mają pierwszeństwo. Drugim etapem jest giełda przedmiotów, czyli to jest moment, w którym możecie zamieniać się grupami ćwiczeniowymi z innymi studentami, którzy no, mają też kolizję. Giełda przedmiotów jest tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu w momencie, kiedy każdy student wybiera sobie przedmioty, które chce zrealizować w danym semestrze, no to nie ma możliwości ułożenia planu tak, żeby dało się na wszystko pójść. Więc często potem trzeba zmieniać ten plan, myśleć, co by to zrobić inaczej, czy może zmienić prowadzącego, czy może zmienić grupę. No ale właśnie giełda przedmiotów umożliwia zmianę godzin danych ćwiczeń, zmianę po prostu grupy ćwiczeniowej albo zamiany między różnymi prowadzącymi. A potem są jeszcze kolejne etapy, w których można wyrzucać przedmioty, których się nie chce, a jakby nie są one obowiązkowe,
albo można też sobie dobrać inne przedmioty, gdzie po prostu zostały wolne miejsca. Więc układanie planu też jest dość zagmatwane, ale zapewniam Was, że jest to do ogarnięcia. Jeżeli się dobrze to wszystko przemyśli, to naprawdę można sobie ułożyć super plan zajęć. Ja na przykład miałam przez dwa pierwsze semestry, czy nawet trzy pierwsze semestry, jeden dzień w tygodniu wolny. Tylko od tego drugiego roku to jest bardzo ważne, żeby przemyśleć, jak wybrać przedmioty po kolei, a żeby potem nie było tak, że bierzecie jakiś przedmiot, a nie macie podstaw z innego, który należało zrealizować wcześniej, więc tutaj najlepiej jest się pytać osób z starszych roczników, jak one polecają ułożyć ten plan studiów, żeby właśnie wszystko było tak, jak powinno i żeby nie było takiej sytuacji, o której przed chwilą Wam wspominałam. No teraz już może tak pokrótce powiem, jak wygląda kampus SGH. I składa się on z 6 budynków, z czego zajęcia odbywają się w większości w 2, no może w 3 budynkach. SGH jest bardzo dobrze zlokalizowane w Warszawie, gdyż jest to przy stacji metra Pole Mokotowskie i tam jest budynek główny, czy budynek G i budynek A, w którym właśnie odbywa się większość zajęć. Obok jest też budynek biblioteki, a tak z pół kilometra od gmachu głównego jest też budynek C. To jest taki bardzo nowoczesny budynek, który jest fajnie wyposażony w środku, w komputery, w sensie w sale komputerowe. I jeszcze jest jeden budynek, bodajże W, który też jest oddalony tak z no, prawie kilometr od gmachu głównego. Więc czasami się zdarza, że w tym budynku W ma się jakiś lektorat, na przykład język niemiecki i po prostu potem w ciągu przerwy trzeba przejść do budynku głównego, czyli tam w ciągu 20 minut. Większość zajęć trwa 1,5 godziny, bo są to zajęcia, które trwają jakby po 3 bloki lekcyjne, czyli 3 razy 45. Przedmioty, które trwają 1,5 godziny, są wpisane w plan zajęć jako godzina 40, bo z założenia jest w połowie zajęć przerwa 10-minutowa, ale tej przerwy właściwie to nigdy nie ma. Spotkałam się może raz, że była przerwa, ale to były też zajęcia, które trwały te 2 godziny i 15 minut, czyli po prostu wtedy trwały tam 2 godziny 25 minut. Ale tak to wszystkie zajęcia trwają ciągiem, czyli 1,5 godziny zajęć, potem 20 minut przerwy. No i w zależności od tego, jak macie ułożony plan, to możecie mieć potem kolejne zajęcia, albo w ogóle nie mieć zajęć, więc to po prostu już wszystko zależy od planu. SGH oferuje też miejsce w 2 akademikach. Jeden jest przy ulicy Głównej, przy Alei Niepodległości. Drugi jest, no, też tam w odległości maksymalnie kilometra do uczelni. Tylko z akademikami jest taki problem, że bardzo ciężko jest zdobyć miejsce. Ja w zeszłym roku nie dostałam i teraz na kolejny rok też aplikowałam, ale ponownie tego miejsca w pokoju nie dostałam. A z akademikiem jest tak, że po prostu osoby, które mają stypendium UNAWA, czy po prostu są z zagranicy, mają o wiele łatwiej, jakby to jest dość oczywiste. Też osoby, które mają stypendia socjalne, mają pierwszeństwo do mieszkania w akademiku, więc w momencie, kiedy się nie spełnia jakby tych warunków takich dodatkowych, to no, ciężko jest dostać to miejsce. Ja teraz będę szła na 3 rok, więc to też nie ma wpływu, na którym jest się roku. Ułożenie przez siebie samego planu zajęć przekłada się również na to, że bardzo wiele osób pracuje w ciągu już drugiego roku studiów, czy trzeciego roku studiów, bo i tak są do zaliczenia praktyki, które trzeba odbyć w trakcie studiów, ażeby móc te studia zakończyć. Także to jest normalna sprawa, że w trakcie studiów licencjackich bardzo wiele osób zaczyna już pracę, no i zaczyna swoją karierę w, no, często korporacjach. Poza nauką można też zaangażować się w wiele różnych kół naukowych i akurat to jest doskonała okazja, żeby rozwinąć swoje umiejętności miękkie, no i żeby po prostu robić coś poza siedzeniem nad książkami. Szczególnie, że SGH też nie jest jakoś bardzo, bardzo, bardzo trudną uczelnią, bo w momencie, kiedy już się na nią dostanie, to potem ukończenie no, nie jest aż takim problemem. W sensie nie ma takiej opcji, że na przykład połowa ludzi z danego przedmiotu zostanie, że tak to ujmę, uwalona. Po prostu nie ma takich prowadzących. To znaczy, gdyby
ludzie się w ogóle nie uczyli, nie przygotowali, to wiadomo, że taka opcja by mogła być, ale to nie jest tak, że specjalnie prowadzący chce ludzi no, uwalić. Także ja naprawdę polecam dla osób, które będą szły na SGH, zaangażować się w różne koła, bo po prostu można nabrać praktycznych umiejętności i potem ma się co wpisać do CV. No i jest to też świetna okazja, żeby poznać innych studentów i nabrać takich znajomości, które będą bardziej długoterminowe, bo tak naprawdę jedynie grupy z lektoratów są stałe. Po prostu przez 4 semestry jesteście w jednej grupie osób. A jeszcze tak odnośnie lektoratów, to zdecydowanie na nie poświęca się najwięcej czasu podczas całych studiów, przynajmniej takie było moje odczucie, ale też moich znajomych, bo po prostu trzeba się przykładać ogólnie do drugiego języka, którym jeżeli się wybierze to do języka niemieckiego, po prostu poziom jest bardzo wysoki, jest tempo bardzo, bardzo, bardzo szybkie. No z racji tego, że też trzeba potem zdać się na egzamin minimum na B1 po ukończeniu tych 4 semestrów nauki, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Więc dla osób, które wybierają się na SGH, polecam się psychicznie przygotować na dość intensywną naukę języków. Poza kołami naukowymi, studenckimi można zaangażować się też w AZS-ie, czyli w Akademickim Związku Sportowym i dzięki temu można potem pojechać na Mistrzostwa Polski, czyli na AMP-y, Akademickie Mistrzostwa Polski. Jest bardzo, bardzo wiele konkurencji, no i też potem, jeżeli by się odnosiło sukcesy, jest możliwość uzyskania stypendium sportowego. No i też wcześniej wspominałam gdzieś tam o stopniu rektora, więc za wysoką średnią 10% najlepszych studentów z danego kierunku dostaje właśnie stypendium rektora, które jest wypłacane co miesiąc przez cały rok. Termin składania wniosku o stypendium jest tylko raz w ciągu roku, no i to stypendium otrzymuje się na cały rok akademicki. No i ostatnia rzecz, z której SGH dość mocno słynie i jest to tam mocno popularne, czyli wymiany międzynarodowe. Mowa tutaj o Erasmusie, a także o programach bilateralnych. Ta oferta głównie dotyczy krajów, które nie są w Unii Europejskiej, więc nie ma tam jak pojechać na Erasmusa. I wtedy po prostu jest tam nauka opłacona, ale życie sobie trzeba na miejscu już opłacić samemu z własnej kieszeni, a przy wyjazdach na Erasmusa no to dostaje się w zależności od tego, jaki to jest kraj, bo są 3 kategorie krajów, to dostaje się po prostu miesięczne wsparcie, które pozwala na naukę za granicą. Jest też jeszcze jedna opcja dla osób, które bardzo dobrze znają język niemiecki, ale też dla osób, które znają ten niemiecki trochę mniej, ale mają chęć poduczyć się go bardziej, gdyż można zrobić też coś na zasadach podwójnego dyplomu, czyli realizuje się parę przedmiotów w języku niemieckim, a następnie pisze się pracę po niemiecku i po polsku i w ten sposób też się uzyskuje no, podwójny dyplom. I jeżeli chodzi o programy międzynarodowe, o programy wymian, to na SGH jest to bardzo, bardzo popularne. W tym roku, z tego co pamiętam, na liście chętnych na wyjazd było 180 osób, więc to jest naprawdę bardzo dużo względem innych uczelni, biorąc pod uwagę, że na jednym roku jest około 800 osób. Tylko te 180 osób to są głównie osoby z drugiego roku, bo podczas pierwszego roku jest ciężko aplikować na wymianę, w sensie mało osób to robi, z uwagi na to, że są te lektoraty i wtedy troszeczkę sprawa jest bardziej skomplikowana, więc wiele osób składa dokumenty, wniosek o Erasmusa podczas drugiego roku i po prostu wyjeżdża podczas trzeciego roku. A przed studiami, przed rozpoczęciem roku akademickiego są organizowane różne integracje, więc można się poznać z innymi pierwszaczkami. No i też na każdego roku jest osobna grupa na Facebooku, czyli na przykład SGH licencjackie 2019-2022, czyli to jest dla osób, które rekrutowały się w 2019 na SGH. No i oczywiście są też obozy zerowe, bo powinnam też o tym wspomnieć przy integracjach. Tych obozów zerowych też jest trochę, bo różne koła je organizują. Tutaj nie chcę polecać żadnego konkretnego, bo po pierwsze nie byłam, po drugie no po prostu sami zadecydujcie, jeżeli byście chcieli pojechać, który obóz waszym zdaniem jest no dla was najfajniejszy i najciekawszy. Tak więc generalnie ten filmik był naprawdę napakowany wiedzą o tym, jak wygląda studiowanie w SGH-u. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie uczelni, planu studiów, mojego kierunku, czyli MIESI, metody ilościowe, ekonomii, systemy informacyjne, czy też Erasmusa, czy czegokolwiek związanego z moimi studiami, to pytajcie śmiało poniżej w komentarzach, ja wam z przyjemnością odpowiem.
A w tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymam kciuki za osoby, które w przyszłym roku czy w kolejnych latach chciałyby się wybrać na SGH. Przypominam Wam o możliwości wzięcia udziału w olimpiadach. Namawiam Was do tego, bo naprawdę warto. Jest bardzo wiele profitów z tego, także macie też linka poniżej do kursów indeksów w kieszeni. I też dla osób, które w tym roku wybierają się na SGH, to życzę Wam dużo frajdy ze studiowania, bo jest to naprawdę fajny czas, może pomimo sesji, kiedy naprawdę trzeba mocno przyłożyć się. I do lektoratów też. Ale ja naprawdę polecam studiowanie na tej uczelni. Myślę, że jest rozwijające, że no jest wiele fajnych prowadzących, którzy z przyjemnością przekazują swoją wiedzę, więc dla nas, dla studentów jest to po prostu fajne do słuchania i też do zainteresowania się tym. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!